Sztuka. Sztuka. Tam powalony jest sztuka. Zobaczcie. Nikt tu nie chodził. Zobaczcie. Ale zostawiamy. Zostawiamy to wszystko. Wszystko zostawiamy. Najwyżej przytulimy tego. Bo jest, zobaczcie, różnica. Młody grzyb. Białe sitko. Młody grzyb, więc tego tylko przytulę. Zobaczcie, jest zdrowy. Przynajmniej zdrowa jest czapka. Zdrowa czapka to sztuka. To sztuka. A resztę tych staroci pozostawiamy. Takie coś nas interesuje. Dalej jest zdrowy. Szukamy dalej górecek, kupecek. Czy coś tu jest? Okej, tego przytulimy. Nie borowik, ale zabieramy, bo jest zdrowy. Ok. Kolejny staruszek, którego zostawimy. Zdrowy. Sztuka to sztuka. Co tu mamy? Staruszka, którego nie zabieramy. Tutaj widzę dalej drugiego staruszka, którego nie zabieram. Zobaczcie, jaki wielki. Ale nie bierzemy na rozsianie. Tego też nie bierzemy, szkoda, więc go zostawimy. Zobaczcie, jaki ładny, czerwony kozaczek. Nie ma nowych grzybów, drodzy Państwo. Zobaczcie, same kapcie, dojrzałe, wyrośnięte grzyby i na dodatek robaczywe. Co zrobić? Idziemy dalej. Znów narzuciłem sobie za duży cel, którego nie osiągnę, ale trudno. Zbieramy, idziemy dalej. Zdrowy. Sztuka.
Zobaczcie, robaczywy. Trzeba byłoby odkrajać. Odkrajać. Dobrze, ale nie mam na to czasu. Ten jest zdrowy. Okej. Sztuka. To sztuka. A tu szamany, zobaczcie. Szamany borowi. Ale szukamy tutaj dalej. Jagodziny. Oj, 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 oj. Zobaczcie. Sztuka. I tutaj w jagodzinach. No ale musimy je sprawdzić. Jeden. Dwa. Trzy. I z tych trzech od razu tnę jeden dobry. Drugi dobry. I trzeci dobry. Trzy. I rozglądamy się dalej. Tu rośnie taki. Krótko obcinamy. Zdrowy. Zdrowy, więc przytulamy. Szukamy dalej. Tutaj był, więc musimy szukać w pobliżu, rozglądać się dokładnie. Ojo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 j
bo jeszcze dzisiaj nie miałem gwoździa programu, zapomniałem, i temu zrobimy fotkę, bo jest gwóźdź programu, czyli młody grzybek, ale sprawdzimy, czy zdrowy, ale najpierw fotka. Gwóźdź programu. Ładniejsze dzisiaj były, drodzy Państwo, ale ten akurat jest gwoździem programu na tą chwilę. I jesienią wszystko się letko obczyszcza, tak jak ja teraz pokazuję, żeby nie zabrudzić. I później delikatnie się obcina, sprawdzając, ale sito. Zobaczcie sami, jaki piękny grzybek. I jesienią, jak są grzyby zdrowe, to w pełni z korzeniami się zabiera, to moment się nazbiera, a czapka prawdopodobnie będzie zdrowa. Zdrowy jest, dopkryje jania, ale nie ma dziur. Dokładnie się w domu sprawdzi, poobkraja, ale jest czysty. Sztuka to sztuka. I to zobaczcie, z takiego ładnego, zobaczcie jeszcze raz. Więc idziemy dalej. Sztuka to sztuka. I tak, drodzy Państwo, się prezentuje Las Wysoki. Ładnie, pięknie wszystko, lecz nie ma, nie ma. Nie chciałem już chodzić tam, gdzie są te wyrośnięte borowiki, bo na pewno by coś jeszcze trafił, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest tak, aby odpocząć sobie w tych miejscach, które lubimy, czyli pobieganie. Bieganie po lesie, spacerowanie. Grzybki na tą porę są. Jakie są, takie są. Jeszcze za wcześnie, tak widzieliście, dużo robaczywy. Ja teraz jestem w lesie nowym, z daleka od szos. Nie słychać samochodów, śpiew ptaków. I co jakiś czas lubię tak w nowym lesie
pochodzić po nowych miejscówkach, poobserwować co i jak, aby na przyszłość wiedzieć, gdzie chodzić, jak chodzić i za czym chodzić. Więc drodzy Państwo, idziemy w stronę wyjścia i zobaczymy, co jeszcze się uda trafić, dozbierać do naszego koszyczka, więc nakręcimy i niedługo będziemy kończyć. Więc drodzy Państwo, jeszcze zostańcie ze mną przez chwilkę i zobaczymy, co jak i co będzie. A wiecie, wszystko się może zdarzyć. Okej. Okay. Tu jest prawosek. Robaczywy. Tu jest też piękny. Temu zrobimy zdjęcie. Też prawdopodobnie może zostać gwoździem programu. Jest piękny, więc zrobimy mu foteczkę. Piękny, dorodny. Widzicie? I teraz OK. A ta strona jest czysta. Sztuka to sztuka. Żuki, ile było much, które odleciały i z powrotem przylatują. Całe stado było much przy tym grzybie. Tu mamy sztukę. Jak to mówię, sztuka to sztuka. Tu mamy drugiego prawuska. Ten jest gruby, więc może być prawdopodobnie zdrowy, więc obczyszczę go tak, aby jak najwięcej go zabrać. Czysty. Łebek czysty, sztuka to sztuka. I tu widzę kolejnego. Tu nic nie widzę, nic. Tu jest kolejny duży kapeć. Zobaczcie, kapeć. Trzeba byłoby go obkrajać, ale to jest stary grzyb, zielone sito, już jest dojrzały w pełni. OK. Widzicie, trzeba by obkrajać, ale jest robaczywy. Idziemy. Zdrowe dwa. OK. Tu są dwa. Sztuka, zostawiamy tego tak samo. Idziemy dalej. Nic nie ma. Młodych grzybów mało co. Tu jest kapeć.
Zobaczcie. Szukamy dalej. Tam widzę kolejnego kapcia. Tu są w końcu. Sztuka. Dwa. I tu czapka spadła. Ślimak się dobiera. Więc jak sobie szamie i weźmiemy te dwie sztuki. Zdrowy, sztuka. Zdrowy, dwie. Tu jest deptany. Tu już nic nie widzę. I tu widziałem gdzieś kapcia. Jeszcze o. Tu jest kapeć, czyli stary borowik, którego zostawiłem. Dobra, szukamy mniejszych. Tu jest powalony. Mniejszych borowików, które nas dzisiaj interesują. O, to jest to, drodzy Państwo. To jest to. Widzicie, o to nam chodzi. Dalej jest zdrowy. Sztuka. Ok. Mamy takiego prawuska. Zobaczcie, jaki ładny. No ale co z niego? Co z niego? Jak? Widzicie, co się dzieje. Nawet czapka jest robaczywa. Taki ładny, widzicie, taki ładny, śliczny, ale w pełni robaczywy. Górecki, kupecki, a pod spodem prawdziweczki. Uważaj, żeby ta gałąź nie spadła, bo różnie w życiu bywa, więc ryzykowne takie przechodzenie, bo to nóż widelec w każdej chwili może runąć i wtedy by było przykre, jakbyśmy się po drodze połamali, ale idziemy, zbieramy, koszyk pomału się napełnia. Mamy, co mamy, jakieś jajo, zobaczcie, tak, drodzy widzowie, to już mówili mi, całe obślizgłe, nie zbieram tych grzybów, bo nie znam, ale zobaczcie, jak to wygląda. Okej, u mnie kość się napełnia. Coś się dzieje, szału nie ma. Wybieramy tylko zdrowe osobniki. No i idziemy w drogę powrotną, wracając w stronę wyjścia z lasu i transportu, czyli busa, którym przyjechaliśmy. Więc pomału nakręcimy jeszcze jakiś materiał z drogi powrotnej. Tu stoi, ładnie go widać. Znów jagodziny. Ale znów strupek, z tym, że ten strupek jest zdrowy. No ale bierzemy, no co zrobić, sztuka to sztuka. Ten był nierobaczywy, widać po nodze, dotąd robaki, a odtąd już grzyb zdrowy. Nabiłem, więc idę dalej.
zdrowy. Sztuka. Zdrowy. Ale tylko jedna sztuka. Kapelusz jest zdrowy. Jedna dziurka tu widać, a dalej jest zdrowy i tu tak samo jest zdrowe. Dokładnie w domu sprawdzimy. Tak jak mówię, jeszcze 10-20% może odejść na pewno, ale już. Zobaczcie, nie nosimy tego fajansu, co powyrzucałem. Sztuka to sztuka, idziemy. Drodzy Państwo, zobaczcie. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak na weselu. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać. Kielich swój do ręki weź i wypij aż do dna. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Kto w lutym urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać. Drodzy Państwo, jak na weselu. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Dobra, idziemy. Słońce ciepło, w dekiel mi bije. Ja nawet jak nie wypiję, mam humorek. Więc urlop, dzień wolny na odpoczynek, grzyby i cóż można chcieć. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać. Kieliszek swój do ręki wziąć i wypić aż do dna. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Dobra, jest pyte. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać. Kieliszek swój do ręki weź i wypij aż do dna. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Kto w lutym urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać. Kieliszek swój do ręki weź i wypij aż do dna. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jak na weselu. Drodzy Państwo, przez te butelki, co znajduję w lesie, czuję się, jakby był na weselu. Dobrze, drodzy Państwo, jak sobie tak pośpiewuję po tym lesie, to i grzybki znajduję. To wiecie, kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać. Kieliszek swój do ręki wziąć i wypić aż do dna. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Okej,
ale co z tego jak sito, sito i sito. Dobra, nucimy dalej, idziemy po lesie. Kto w styczniu urodzony jest, od stycznia zaczynam, bo ja w styczniu, pierwszego stycznia się urodziłem w nowy rok. No to tak, od stycznia jadę, więc kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać, kieliszek swój do ręki wziąć i wypić aż do dna. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. I tak aż do grudnia lecimy z tym tematem, śpiewając sobie, zbierając grzybki. Jest w pytkę. O, widzicie, drodzy Państwo, kto w lutym urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać, kieliszek swój do ręki wziąć i wypić aż do dna. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. I widzicie, prawucki się znajduje, pośpiewując weselną pieśń o butelce. Heja, Odyseja, tniemy, zbieramy, idziemy w drogę powrotną do domu. Ten był zdrowy, sztuka to sztuka. Tu jest kolejna. I jest w pytkę. Okej. Jak ktoś nie chce słuchać tego, co mówię, co śpiewam, to proszę bardzo, można zawsze telewizor wyciszyć. Ja was do niczego nie zmuszam. Kręcę filmy dla siebie. Mam swoją publiczność, swoich widzów, którzy mnie oglądają. Więc to wszystko dla was. A komuś coś nie pasuje, nie odpowiada, nie trzymam na moim kanale go na siłę, drodzy państwo. Więc jest tak, jest. I jedziemy dalej. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać, kieliszek swój do ręki wziąć i wypić aż do dna. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Jakżeś wypił, to se nalej, a butelkę podaj dalej. Idziemy dalej. Wiecie, tak sobie rymuję i wiesz, jak mi się to śpiewam, sobie podśpiewuję i tak mi się zrymowało. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać, koszyk swój do lasu wziąć, do lasu zasuwać. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać, koszyk swój wiklinowy wziąć, do lasu zasuwać. Wiklinowy koszyk do lasu zasuwać. Dobra, chodzimy jeszcze troszkę i zawijamy się. Kosza całego nie będę miał, ale znajduje się, tak, drodzy państwo. To widzicie na moim filmie. Tu jeden, tam jeden, tu dwa, tu trzy. Tak pomalutku, powolutku zbiera grzybki, pyza na swojskim ogródku. Tam jest robaczywy, ale tu jest piękna sztuka. Obok, zobaczcie, obcinamy i ten jest zdrowy. Sztuka, jeden tak, drugi tak i zawijamy się. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać, koszyk swój wiklinowy wziąć, do lasu zasuwać. Okej, co tu mamy? Tutaj te jajo znów. Czy borowik? Co tu mamy? Nie. Okej. Szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół. Już nie śpiewam, drodzy państwo. Nie śpiewam, bo już mi się po prostu nie chce. Więc szukamy grzybków dalej. Dalej, dalej. I jest w pytkę. Ślimak szamie, to czapka powinna być zdrowa.
Widzicie? Czapka zdrowa, bo ślimak siedział. Sztuka. Idziemy. Szukamy dalej. Czystym. Ale tylko widzę jednego i nic poza tym, więc rozglądamy się tu dalej. Patrzcie tutaj, jaki jest piękny borowik. Zobaczcie, moja ręka. Całą dużą dłoń. Zobaczcie, jaki piękny borowik. Zasłonięty, ale zostawiamy go, zobaczcie, dwie moje dłonie, piękny, ale zostawiamy, niech sobie rośnie, przykryjemy go tak w tej pozycji, o, i przykryjemy go, niech sobie rośnie, a my szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół. Interesują zamiast takich dużych takie malutkie. Noga dalej jest zdrowy, sztuka, ale tylko jeden, pojedyncze sztuki, to jest drugi, trzeci, tu jest, wyjmiemy go i tu jest. Robaczywy i tam robaczywy. Ok, więc idziemy, szukamy dalej. Tu mamy takiego prawuska, zdrowy, sztuka. No i za czym, czy nie ma drugiego, czy gdzieś nie stoi. Ale nic nie widzę, oprócz tego jednego jego mościa. Ok, więc idziemy dalej, jeszcze się wrócę. Wrócę się jeszcze najwyżej, dokładnie to sprawdzę, bo tu jest zieleniutko, jak to się mówi. O, tutaj jest, jest, ale kapyć. Kapyć, więc go zostawimy. Dobra, i tu jest, ale też nie bierzemy. Szukamy mniejszych borowików. Tu jest, też nie bierzemy na rozsianie. Mniejszych, drodzy Państwo, mniejszych. Takich jak to. O, tego przytulimy, bo jest ładny. Zobaczcie, jagodzinka, jagodzina, jagódka, a pod nią borowik. Ok. Szybka piłka w połowie, zdrowy. Dokładnie sprawdzimy czapkę w domu. Ok.
zdrowy. Sztuka. To sztuka. Szkoda, że tylko jeden. Widzicie, drodzy Państwo, inna część lasu. Tutaj już nic się nie trafia. Nawet tych przerośniętych jak na razie nie ma. Jest najlepiej w takich okresach, jak grzybów nie ma, chodzić tam, gdzie ludzie nie chodzą, czyli przy obwodnicach, przy drogach, tam, gdzie samochody jeżdżą, bo ludzie od razu wysiadają, idą głęboko w las, a najwięcej grzybów jest tuż przy szosach, drogach, tam, gdzie jeżdżą samochody. I tak pokazałem. Ale jest coś, jest. Zobaczcie, jak ładnie się prezentują grzybki. Celu nie osiągnę prawdopodobnie. Ale tak mówię, niedużo braknie. Niedużo. Jakbym brał wszystko, jak leci te robaczywe, to dawno bym miał ze trzy kosze grzybów. Zobaczcie, tutaj mam bez nóg połowę prawie. A jakbym brał wszystkie te, co zostawiałem, duże, nie sprawdzał, to miałbym dawno ze trzy kosze grzybów. A to nie o to chodzi. Tak jak mówię, jeszcze 10-15% z tego odejdzie, może 20. Dokładnie sprawdzimy w domu. No i z tego zrobi się sos jakiś. Z samych borowików będzie sos, pychotka. Do ziemniaczków, do polania. Elegancki sosik z samych borowików. No idziemy jeszcze, zobaczymy, co uda się tu trafić. Ale od razu mówię, cel nie zostanie osiągnięty, dlatego że dałem sobie już spokój. Niedużo braknie, ale idziemy i widzimy się za chwilkę. Zobaczymy jeszcze, co i jak. Więc chodzę, szukam, ale nic nie ma, nic. Niedaleko słychać samochody. To już jesteśmy blisko wyjścia. No i będziemy kończyć. Bo widzicie, jestem w innym miejscu teraz, ale tu nic nie rośnie. Nic, nawet tych starych grzybów nie ma. Czym bliżej wyjścia z lasu, tym bardziej wyzbierane grzyby przez grzybiarzy, którzy tutaj spacerują w poszukiwaniu borowików. Więc będziemy kończyć. Pójdziemy drogą i zobaczymy jeszcze przez chwilę co, ale na tą chwilę kończymy, drodzy Państwo. I zaraz znajdę jakieś miejsce i zakończę ten dzisiejszy wypad podsumowaniem. Pożegnam się z Wami, ale to jeszcze za chwilkę. Więc, drodzy Państwo, zakończymy oto z tego miejsca. Grzybów mam, tak pokazałem, tak jest, na chwilę obecną jest 77 sztuk. Cel nieosiągnięty, samochody słychać, już jesteśmy blisko wyjścia, gdzie pójdziemy na busa, pojedziemy do domu. Ale tak mówię, 77 sztuk, samych borowików, kilka kozaków czerwonych, jeden prawdopodobnie borowik, cegla stopory. No i tak same, takie jak pokazałem, tak to wygląda. I drodzy Państwo, zawijam się na Kielce. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą śledzić mnie na bieżąco. No i tak to leciało. Zobaczcie. Kleszcza mam, zasuwa. I tak widzicie, trzeba będzie w domu się sprawdzić od tego dziadostwa. I kończymy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. I do następnego. Siema Pyza. Nic dodać, nic ująć. I zawijamy się. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać, ma wstać, ma wstać.
koszyk swój wiklinowy wziąć, do lasu zasuwać.